będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś o adaptacji hedonistycznej, czyli o przyzwyczajaniu się do szczęścia. Ponieważ nam się bardzo często wydaje, że jeśli tylko dostanę wymarzoną pracę, to będę szczęśliwa. Jeśli tylko przejdę na emeryturę, będę szczęśliwa. Jeśli tylko wygram w totolotka, to będę szczęśliwa. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Badania przeprowadzone na milionerach, którzy wygrali nagle dużą pulę pieniędzy w totolotku, wykazały, że po około 2 tygodniach ludzie tak się przyzwyczaili do tej kwoty, że ich poziom szczęśliwości był taki, jak przed wygraną. Zajęła się badaniami na ten temat Sonia Lubomirski, która wyprowadziła się do Rosji i mając 11 lat, dziewczynka straciła wzrok. To jej nie przeszkodziło w tym, żeby ukończyć szkołę, żeby ukończyć studia. I kiedy miała 32 lata, okazało się, że jest szansa na to, że operacja sprawi, że wzrok odzyska. I wtedy obiecała sobie, że jeśli tylko odzyska wzrok, to już nigdy niczym nie będzie się przejmowała. Rzeczywiście operacja się udała. Co się okazało? Że po 2 tygodniach jej obietnica legła w gruzach i zaczęła się przejmować. Ale to ją zainspirowało do badań na temat adaptacji hedonistycznej. I ona jest jedną ze specjalistek, które bada, dlaczego tak jest, że nasz poziom szczęścia wcale nie zależy od tego, co mamy, co osiągamy, jakie marzenia realizujemy, ale zupełnie od czegoś innego. I jednym z elementów, które Sonia Lubomirski wskazuje właśnie w tej adaptacji hedonistycznej, że warto jest być wdzięcznym i pracować nad wdzięcznością. O tym zresztą mówiłam w kilku odcinkach, więc możecie sobie poszukać. Zostawiam Cię dziś z tym. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.